aktualnym odcinku. Motorhome! A teraz kontynuujemy. Kończyłeś? Dobra, weź tam zacznij z tyłu oszczędź. Da. Wiemy, że będziesz dzisiaj prowadzić. Kurwa, daj mi... I pił. Dobrze. Mam jakąś książkę? A no tak. Jest za późno! Idź spać! Powinieneś odpocząć! No to idę spać. Zmijmy to dniem i chodźmy spać! Słuchaj, nie wiem jak wy, ale ja na trzeźwo. Spać nie chodzę, nie? Rozumiem. Do miłego rozwiązywania sprawdzianu. Ani! Jestem śpiący. Jak całe życie? Skończyłem wczoraj... Palem? I ended up falling. Całą noc. Skończyło się na tym, że siedział całą noc. Skończyło się na tym, że zakowałem całą noc. Kiedy przypomniałem sobie, że dzisiaj jest ostatni dzień egzaminów. No a mi przypomniał dopiero Wiedźma przed sekundą. Spoiler, tak naprawdę grałem w gry. Jestem z tego. Studiować? W noc? I teraz takie nie, jeszcze nie! Jeszcze nie! Nie! Spokój z egzaminami i grałem w gry. Mówiłem? Dałem sobie spokój z egzaminami i zacząłem grać w gry. A zanim się obejrzałem, było już rano. Ale męsko. Ale mówiłem, że grał w gry? Tak. Ale ma inny głos zupełnie teraz. Mi się wydaje. Nie, trochę. Ton głosu się zmienił. Całą noc. No ale to zawsze robię. Nieważne ile razy zawalę, nic się nie zmieni. Okej, ludzki głos. Jo! Wygląda jakby ci jeszcze się wał. Egzaminy wkrótce się skończą. Więc myślałam, że... Poduczę się jeszcze trochę, żeby chociaż cokolwiek zdać. Panie Kwan! Jestem zadowolony z tego, że zachowujesz się inaczej niż ta... Niż ten głupi neandertalczyk obok. Nie dałem mi tego gówna. Twój mózg jest mniejszy w porównaniu do mojego. Nie liczy się rozmiar, jeśli jest puste w środku, wiesz? Według dziewczyny tak nie jest. Co to było? Czy możecie w końcu się zamknąć? Sprawdzić, że wszystko że wszystko mi wypada z mojej pamięci. Powiedzcie, że nagle wyczuł jakiegoś stalkera. Patrz do nas! Kończyć na tak, gdzieś tam jest. To pewnie tylko moja wyobraźnia, nikt nie chce mnie wyruchać. Potrzebujesz skorzystać z toalety? Propos tego, co powiedziałeś na końcu? Lepiej nie. Szkoda. To jest... Gra, to jest ktoś, bo chyba za tyłem maca. Zwykle. Co ma ten, co macasz. Ta macasz, nie, to inaczej się mówi. Molestowanie. No, zobaczy kogoś innego. Nieważne. No. Molestant. O właśnie, co, molestant. Widzisz jakiegoś perkorda, coś? Tak, stoi po mnie po prawo i ma kota na plecach. Tak naprawdę to nie, to nic. A, okej. Okay. W sumie raz jest tutaj obok mnie. Mm-hmm.
なあ、マジでこいつ？お前の自意識過剰じゃね？違う！君たち、何なんだ？それはこっちのセリフ！つきまとってたくせに！つきまとった？心外だな。ずっとつけてたでしょ？電車の中から。それは…やれやれ、いきなり車を降りたと思えば呆れるほどの情熱だな。結構結構。Ciekawe, kim ten gości jest. No. Oczywiście musi być. Widziałem ciebie, widziałem ciebie z auta. Nie mogłem się powstrzymać, niż tylko i wyłącznie ciebie zacząć ciebie gonić. Nawet nie zauważyłem tego, że Sensei do mnie dzwonił, ale dzięki Bogu, dogoniłem ciebie. Okej. Jesteś kobietą, której szukałem przez cały czas. Proszę, żebyś się zgodziła na... Czekaj, o co ci... Chciałabym wziąć modelką do mojej następnej sztuki? Już myślałem, że on chce go poderwać. Kappa. Wszystko, co ja kiedykolwiek rysowałem, aż do teraz jest takie nijakie. Ale czuję pasję od ciebie w porównaniu do kogokolwiek innego. Człowiek jest niebezpieczny! Zabij go! Zazdrość. Zazdrość. To nie jest żadna rekrutacja na coś na podejrzany biznes, ta? Ale ja nie mówię do was, tylko do tego w wielkim kapeluszu za wami. Czy chcecie może ze mną kooperować? Co wy na to? A my to właśnie robimy. Oj, to nie. Jesteś. Czy no, kim ty jesteś? O, gdzie moje maniery? Jestem drugorocznikiem. Jestem drugorocznikiem w Kosei High. Szkoły artystycznej. Nazywam się Kitagawa Yusuke. A moim głosem jest młody Joseph z JoJo. Jestem pupilem Madarame Senseya. I pozwala mi mieszkać w jego domu. W jego rezydencji. Jestem głodny stania się artystą. Chodzi ci o tego Madaramę? Tego typiarza, co był w aucie? To Madaramę? Tego, kto był ostatnio w Dzień Dobry Japonio TVN? Tak, właśnie tego. Wiesz, co to jest? To, że tylko nie znasz mnie, to w ogóle nie dziwi. Jest znanym, jest super znanym japońskim artystą, który tak naprawdę zaczynał od tego, że podlewał kwiatki od spodu czy coś. Nie znasz. Znaczy, nie rozpoznałaś. Ale słyszeliśmy, że ktoś tam w Mementos wymówił jego imię. Mementos? Yusuke! Przepraszam, sensei, już idę. Ten staruszek to Madaramę? Trzyma ramę. Wystawa Madaramę Senseya zacznie się w Department Store. Zapomniałem, co to było. Kurwa, jestem na handlu i zapomniałem. Galeria handlowa. A. Wystawa sztuki Madaramę Senseya zacznie się w galerii handlowej koło stacji jutro. Będę tam, żeby pomagać w dniu otwarcia. Proszę, przyjdźcie. Byłoby wybornie, gdybyście mogli dać mi swoją odpowiedź. Także swoją odpowiedź, czy chcesz być moją modelką. Wy? Dali? Tak, Dali. Ponieważ żyjemy w dziwnych czasach, a nie chcę nikogo obrazić. A, to ma sens. Stawiam, że nie jesteście zainteresowani w dobrej sztuce, ale da wam też bilety. Dzięki. A Perkronowi nie da. Dał 3. Sprzedał na Allegro, dzięki. No cóż, mam nadzieję, że się zobaczymy jutro. Jasne. Nie dostałeś. Znaczy na AliExpressie, bo bliżej. Tego gościa jest łatwiej czytać niż książkę.
Nie planujesz tam iść, co nie? Myślę, że pójdę. No nie! Jestem zapewniona. Co? To jego morda! Pokażmy, co to robimy, zaraz się spóźnimy. Naro! Ale morda. Tak. Jak śmiesz? I to panienkę Ann! Zapamiętam twoją twarz, Yusuke! Nasza walka będzie legendarna! Burdo, przyszłości! I pyk, jumpscare! Teraz już to nie jest takie śmieszne. O kurwa! Więc niedaleko pada dynia od pola, jeśli chodzi... Więc niedaleko pada dynia od pola i w ten sposób natrafiłeś na Madarę i jego pupila, tak? To trochę... zbyt... dosłownie... Mówiąc szczerze, wydaje mi się, że mówisz prawdę. Więc niech będzie. Chcę poznać wszelkie tajemnice twojego ciasta. To prawda, że Madarame był niewybaczalnym zbrodniarzem kuchennym, który był godzien waszego zainteresowania. On był dorosłym, który kultywował swoją własną wiarę i fortunę, poświęcając życia niewinnych dyń. Ale on krył swoje przekręty latami, więc jak udało ci się dojść do tego, że jego ciasto nie było dyniowe? Grałem detektywa Konana. Dokładnie jak powiedziałem. Znowu ten metavers. Detektyw Konan. Dobrze. Uznajmy, że zmieniasz ludziom serca przez żołądek, kradnąc im kubki smakowe. Tak jak powiedziałeś. Ja pierdolę. Ale to trochę pieprzy mi sprawę. Ludzie, którzy byli oszaleni albo zatracili swoją osobowość, nigdy nie wyzdrowieli. Tak jak w tym wypadku pociągu towarowego w kwietniu. Nieważne jak na to spojrzysz, ten fenomen... Ten fenomen mógłby być też nazwany zmianą serca. Czy ty także zaserwowałeś ten kawałek tortu? Nie, jeszcze nie! Rozumiem. Ja na pewno mam mało czasu, kurwa, jeszcze 100 godzin gry nie przed nami, nie? Dobrze, wracajmy do sprawy Madaramy i pamiętaj, im mniej składników twojej opowieści, tym lepiej. Zaiste. A więc, jeżeli nie zwracamy uwagi na dynię, to wtedy musimy jeszcze dodać... wody. Dzisiaj ostatni egzamin, co nie? Ba, mam ściągę tutaj, widzisz? Wygląda na to, że wszystkie były trochę trudne. Cóż, nie jest tak źle. Nie powinieneś dostać bęcków od szefuncia, co nie? Jasne. Raczej nie. Dzięki. Teraz się koniec z egzaminami. Dodają, się podnoszą. Dodają, się podnoszą. Co? Co to za dziwna maskotka, która stoi cały czas tutaj? Ktoś ją kupił ze szkoły? Nie zauważyłem go. O kurwa, zapomniałem się podpisać. Co, ty też? Kurde, myślałem, że tylko i wyłącznie ja tak mam. O Boże, to było piękne. To koniec. Jesteśmy wolni, możemy pić. Możemy się najebać. Jest problem, może to jest koniec, ale to dopiero początek. Chyba tylko dla ciebie. A co z tobą? Ty zostajesz w klasie przez 5 lat. To już jest koniec, nie ma już nic. O, się zgłuszałem, to jest Dio. Ja to pokazał, Yuji. I tak łodziejszy od ciebie.
I możesz na chwilę zamknąć. Dobra, anyway, moglibyście się na chwilę zamknąć na temat egzaminów. Lub się to, albo nie. Dadzą wyniki za tydzień. No, wiedziałeś, że mnie zawsze wkurzało w szkole, jak ludzie tam, co tam dałeś, to jest dobra odpowiedź, tak kurwa, za dwa dni na przykład postacie będziecie wiedzieć, co jest prawidłowe, i teraz rozkminiacie, kurwa, co zaznaczaliście, no ja pierdolę, nie? Ludzie nie mogą poczekać trochę czasu, tylko od razu musi wiedzieć, kurwa, jaką cenę dostanie, ja pierdolę. Z tym jak trinio, to zawsze w dupie. Też mi to zawsze, no, też to zawsze miałby walone, no. Raczej zamiast fokusować się na rzeczach, które się skończyły... Anka. Co płaczysz? Myślałem, że co tam googlujesz? Ty pewnie to kaleramy. A, nie ważne. Patrz na twoje zdjęcie nagie. Czy co? Nie, no to stronę. It's no use. Nie działa. Nie ma tu za dużo twoich zdjęć. I informacji na temat jest na całej stronie. No tak, baba ruda z okularami musi być ode mnie popularniejsza. Na to, żeby to się zakończyło jako jeden, jako jedno wydarzenie, pamiętacie? Anstey? Chyba takim dosłownie mrówka, ale to chyba nie ma co się... Nie ma po co być takim, bo nie wiem, mrukliwym, bo kotek. Pierdolę. Nie, ale tak sobie nie wiem, szczerze. Ency. Dobra, nie ma co tak tego rozkminiać, albo nie ma co tak na tym rozpaczać, albo coś takiego. Nie ma co na tym rozpaczać, ani rozkminiać, ani nic. Najlepiej po prostu nie myśleć. Być takim jak ja, albo ty, Ryuji. W sumie bardziej jak ty. Już wiem, dlaczego nie po prostu nie pójdziemy sobie coś zjeść? Na przykład ciebie, Ryuji. Albo tego kota drugiego. Wiem, że lubisz. Przestań. A skąd masz kajs? A skąd masz kajs? To nie czas na to. No, mam już trochę tego hajsu z tego hotelu. Ja bym chciał sushi. W takim razie ja bym chciał sushi albo jakieś... Węgorz, ale to węgorz. Ale nie, chcecie domestik. Jakieś bijący podnoszącego węgorza. O Boże! Nie mamy aż tyle! Dokładnie sprzedamy twoją nerkę. No właśnie, mamy przecież te bilety. Chwila, to dopiero jutro. Nie mów mi! To była miłość od pierwszego wejrzenia? Przestań gadać, Kocie, ponieważ chce mi się żygać. Mam miłość od pierwszego wejrzenia. Tak powiedział. Był nie Bóg. Oczywiście, że nie. Tak. Kiedy oglądałem to special w TV, jego obrazy wyglądały fajnie, ale widziałam je już 10 lat temu na jakimś markecie. Więc ta na pewno sprzedaje podróby. Jestem tylko pewna. Poza tym, on musi być jakoś związany z tym kolesiem, od którego to usłyszeliśmy w Mementos. Ramę to był? No nie wiem. Nie wiesz. Niczego nie wiem. Poza tym, co zrobimy z tymi dwoma biletami? Nikt i takich nie kupi po premierze. A poza tym możemy zajebać trochę tych obrazów i je sprzedać. Jesteśmy tutaj w końcu. Mówisz to... obrazy, ta? Czy jest do was ta? Tak? Mówię ta. Nie wiem. Bo czemu nie? Okej. Okay. Mieliśmy pójść tam wszyscy razem. Dobra sztuka buduje charakter. A wydmowy złodziej, który nie umie odróżnić fałszywki od oryginału, slamerski. Jak teraz po lewej? Już. Uju, o ty. No to usowiony. Dajecie mi te dwa bilety i akurat daję jakimś randomom. Tam je magikowi pójdzie. Ale to nudne.
Ale magik za mała nogę. Jesteś nudny. Jesteś najnudniej wyglądającym człowiekiem, jakiego znam. Ryuji ma już ładniejszy design. A wiesz dlaczego? Ryuji wygląda, jakby go jesz pogryzł. Ja pierdolę. A wiesz czemu? Bo jestem z hentajca. No tak, zapomniałam. No to cóż, jesteśmy umówieni. Wy zostajecie, ja idę. No bo dobra, nie będę taka. Idziecie ze mną. Foch. Skoro muszę, to idę. Mam rozpieszę tego... Chcę. Jutro idziemy na rentkę, znaczy na wystawę z Ann. Jestem ciekaw, czy Madamara ma cokolwiek wspólnego z tym imieniem, który słyszeliśmy w Mentos. Nie możemy się spóźnić. Lepiej chodźmy spać od razu. Serio? A ja chciałem powiedzieć, czy pani byłoby pójść do Mentos na przykład. Do Mementos nie może iść wieczorem. Ale nie jest wieczór. Jest wieczór, jest dzień. Jest po południu, ale dobra. Więc myślałam o tym, co nam powiedział ten typ z Mentosów. Czy to jest możliwe, żeby on gadał właśnie o tym Madaramę? Nieźle zapałaś. To wiem, jestem mądro. A, ty i mądra. Nie, no dobra. Mądrzejsza od ciebie. Znaczy ta, mam na myśli, że... dobrze sobie poradziłaś. Tak, tak. Ale ludzie, w ogóle słyszeliście o kimś innym nazwanym Madaramę? Tak, brat ciuteczny psa mojej starej, tak się nazywa. I się ożenił z innym kolesiem, który miał nazwisko Sakura. A potem mieli dziecko o nazwie Kitagawa. Więc... Jeżeli to, co słyszeliśmy, to prawda, ten cały dziwaczny typiarz w niebieskich włosach uczy się od jakiegoś frajera. I zbrodniarza wojennego. Właśnie myśli nauczyciela, który traktuje ludzi jak narzędzia. Życie tego typa prawdopodobnie jest do dupy. Wiemy na to. Jasne! Trzeba byłoby sprawdzić, kiedy mamy ten odebrać się. Lotto. Jutro. Dobra, typowy tekst. Wzrosła mi nauka. Cuku. Cukach. Niedułka. I pyk, idziemy ten, do Lotto. Bo mi Lotto. To czego ta kolega? To sama wysa musi być otwarta dzisiaj. Musi być tak dużo osób. Może przyjdziemy jutro. Ja tam chcę pójść, ale jest takie drogie. Powinna wziąć pożyczka. Ja chcę zobaczyć. Pójdźmy tam. Dobrze, nie jestem na raz to mówiłem. Jak było? Nie zmyślam. Trudno. To byłby ból w dupie, jeżeli ktoś by się zobaczył, więc nie wychylaj za bardzo swojego łba, okej? I pyk schował się. Przyszliście. Pan ubranie ma nawet. Ten koleś. To. Wy też przyszliście. No wow. Wygląda jakby rozczarowany, że tutaj przyszliśmy. A co byś co oczekiwałeś, skoro zostawiłeś nam bilety? Nie wiem, na przykład tego, czy je sprzedacie. Dostałem je za darmo, sam się chciałem ich pozbyć. Dobra, ale mam... Dobra, możecie tu przebywać, o ile nie wejdziecie nikomu w drogę. A zatem... Zacznijmy pokaz. Tutaj jest gigantyczny telewizor z ryjem Madaramy, żeby mógł się na niego patrzeć. Tutaj są kartki z ryjem Madaramy, żeby mógł się na to patrzeć. Tu jest obraz z ryjem Madaramy, żeby mógł się na niego patrzeć. Tam gdzie pan chyba też był ryjem Madaramy, nie? Panie, ale będzie dobrze? A co jeśli... Odjął zaciągnie za jakiś obraz i spróbuje czegoś podłego? No i tam jest jeszcze kolejny ryj Madaramy. Tutaj jeszcze jeden i jeszcze tam jeden. Tutaj cała podłoga jest w ryjach Madaramy. Mam nawet gacie z ryjem Madaramy, bo tylko i wyłącznie takie ubrania mi daje. To co obecnie mam wyciągnąłem ze śmietnika, jestem taki biedny. Nie wychodził. Majde giedzickan siostry? To i co, idziemy teraz po... dopieniać tą sztukę. Nie możemy wrócić do domu. Nauczyć więcej na temat gadek Madaramy.
Zgaduję, że powinniśmy szybko wszystkie przejrzeć i iść do domu. W którą stronę powinniśmy zacząć najpierw? No i tu jest jeszcze kolejny rej Madarame. To jest maskotka, którą chcę przemienić na swój własny rej. Czy to jest ten staruszek z wczoraj? Naprawdę... Kontynuując, jesteśmy zaskoczeni przez twoją wyobraźnię. Masz taki ekspensywny styl. Ciężko wierzyć, że to jest... Że to wszystko wyszło od jednej osoby. Myślałeś, że coś święte wzięła się twoja inspiracja. Cóż, jest to bardzo trudne, by to opisać w słowach. Naturalnie oni do mnie... To wszystko do mnie dociera w sercu. Niczym bąbelki, które wyłaniają się raz po raz z jeziora podczas wiosny. Naturalnie powiadasz. To jest najważniejsze, to zdystansować się od własnej osobowości, która podąża dóbr materialnych, typu pieniędzy i sławy. Moja wystawa jest... Ateriel. Co to jest Ateriel? Jestem pewien, szczerze. W ogóle ktoś na szybko? Kiedyś kojarzyłem, co to jest. Atelier... Warsztat. Aha. Warsztat jest nowoczesną szopą, ale to więcej niż wystarczające, by podążać za prawdziwą pięknością. Szopą? A wiecie, jak się nazywa, jak ktoś idzie za szopę się odlać? Shopping. Rozumiem. Więc ten akt próbowania, aby... sprawić, żeby twój umysł był pusty, sprawia, że wzrastasz do prawdziwej piękności. Ale wciąż myśleć, że żyć shopping, wychodząc od wspaniałego artysty Madarame. Zrozumiałabyś, jeśli byś zobaczyła. Czy słowo shopping nie było... Tak, Madarame ma astmę. Skąd wiedziałaś? Tutaj! Się cieszę, że przyszła tutaj! Mogę w końcu kupić jego gacie! Madarame! Dlaczego wszyscy ci tak drą o niego? Dlaczego to nie jest jego ryjem? Dlaczego ten obraz nie jest ryjem Madarame, tylko jakimś kotem? Jest. A, to wszystko tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ na początku chciał zrobić sobie z tego ryj, ale potem stwierdził, że kot z jego ryjem ukrytym będzie lepszym pomysłem. Jest strasznym narcyzem. A tak poza tym, to teraz my mamy tego kota w śmieciach. On jest specjalny. Ten kot jest specjalny! Ja... Specjalny troski! Yusuke... Sensei! A, dajcie przy nas wczoraj. Czy podoba ci się moja ekscybycja? Szczerze mówiąc, wszystko to po prostu są twoje ryje, więc nie wiem, co mi się ma podobać. Ach, więc czujesz coś jednak do mnie. Nie to powiedziałam. To samo wystarczy mi jako satysfakcja dla artysty. Co jebany narcyz. Mam nadzieję, że ta panienka stanie się twoim kolejnym wspaniałym artyzierem, Yusuke. A teraz, jeśli pozwolicie... Będzie chciał mieć co oglądać później, nie? Czy on zawsze jest takim narcyzem? Chociaż w sumie on rysuje, on maluje tylko swoje własne ryje, więc nie dziwi mnie to, że słyszy wszystko tylko i wyłącznie o sobie. Ale w porównaniu do innych narcyzów zachowuje się całkiem przyjaźnie. Ależ oczywiście. To jest cały krajobraz zrobiony z jednego ryja. To? Ile tutaj jest ryj? 50? 400? Nie jestem w stanie tego zliczyć, ale czuć było, że on... że ktoś już miał dosyć tego jego ryja. Pomyśleć, że taki narcyz mógłby sobie coś takiego zrobić. Czy coś nie tak? To nic.
Są o wiele lepsze obrazy niż ten. I także postrzegajmy go, że ja w normalny sposób. Więc chodź tutaj za mną. Ale leje za oknem. Ta stara pani totalnie mnie... Albo to było... Przywaliła mi. Przywaliła mi w brzuch. W mostek to ale co? Dzięki temu już to pamiętam. Czekaj, co to tam? Nie martw się o tym na teraz. To jest na temat posta online. Hej, spójrz na to. Dobra, ale mały kawę przysumowałbyś na niej. To czego żeście wyszli beze mnie? Jak masz to znowu źle. Zostaliśmy wciągnięci w jakąś duży zespół i... Nieważne. Musisz na to spojrzeć. Chyba. Ten post może być o Madaramie. Ara, jest? Ramie. Mistrz japońskiej sztuki. Plagiatuje robotę swojego pupila. Tylko jego publiczna twarz jest pokazywana w telewizji. Plagiat? Co to jest? To nie plagiat, to inspiracja! Ej, słuchajcie, to jest inspiracja, kurwa! Nie miałem pojęć, prawda, noob? Plagiat, tym razem. Ale inspiracja byłaby dobra, tylko nie teraz. Dobra. Nie pomyślałem zbytnio za pierwszym razem, jak to zobaczyłem, ale słysząc... Shopping. Gatka i Madaramę, coś mi olśniło. Jego treatment to było... Traktowanie. Jego traktowanie swojego pupila, który żyje z nim, jest straszne. On nic go nie uczy i tylko nim ciągle pomiata. On traktuje ich niehumanitarnie. Jakby dyscyplinował kota. Znęcanie się i jeszcze plagiazm, hmm? Jeżeli to jest prawdziwe, to będzie duży skandal. Ciekawe co to zboczeniec o tym myśli. Jeżeli on tu zapostował. Kto wie, to jest anonimowe, więc... W tym wypadku? To nie trzeba iść do miejsca, do środka problemu. Wygląda na to, że Madarama, o którym usłyszeliśmy w Mentosie, jest tym samym. Prawdziwym. Człowiek tak jak on by coś takiego zrobił? W sumie jest takim narcyzem, że się nie dziwię. Ciekawe, czy możemy porozmawiać, poprosić ten cień z wcześniej. W ogóle co mnie śmieszy? Ryujia ja pierdala w komórkę, a patrzy na Anvis, nawet wiadomo co klika. On jest jak mój wujek. Pisze do kogoś, ale w telefonie patrzy. I Ryuji, czy mógłbyś przestać w końcu pisać jakieś pierdoły, kiedy na mnie się patrzysz? Koniec końców napiszesz do, nie wiem, prezydenta Rosji, żeby zbombardował Japonię. Anka, spokojnie. Piszę do ciebie. Ostatnio tak mówiłeś i całe Ohio zostało zbombardowane przez ciebie. Ale do ciebie. Chyba. Więc co teraz zrobimy? Wyjaśnijmy to wszystko zaczynając w Mentosie? A poza tym, jeśli teraz zrobimy krok, jest szansa, że Madarama od nas usłyszy. To racjo. Hej, co myślisz na temat Madaramy? Czy nie wygląda podejrzanie? Ten post może być fałszywy. Teraz to nie, ale dobra. Ale jednak, jeżeli ten post jest legalny... Legitnie legalny. Wiem. Jeżeli ten post jest legitny, czy to nie oznacza, że to jest ten cel, na którego czekaliśmy? Co kurwa, zamieniasz się w Akihiko? W sumie włosy podobne. Jeżeli to naprawdę prawda... By the way,
W jakiejś okazji, co powiedziałeś na temat całego tego modelingu? Dał mi po prostu swój numer telefonu. Jego adres. Sumikomi teta na. Ciodo i. Tam żyje. Tam mieszka ta. Dzięki. Spróbujmy ponownie jutro. Idziemy od razu do domu Madarame po szkole. Żebym było modelką jutro? To jest wszystko tak nagłe. O! Idziemy tylko pogadać z Madarame. A jak już ma być modeling, to zdjęcia chcesz wyślij. Sam sobie wyszukuj na internecie i się tym zadał. O kurwa. Oje. I nagle z kim się cały dzień, jakbym śmiał. Ja nie będę mógł zejść nawet, nie? W tym razie powinniśmy najpierw znaleźć informacje oświadczące o tym, że te plotki na temat Madaramy są prawdziwe. Jeśli są, wtedy mamy wszystko, co potrzebujemy. O, to mi przypomina, dzisiaj jest to show! Tyle zakupy, może powinnaś obsłużyć TV? Dobrze, przynajmniej mogę zejść na dół. A właśnie, ile wytrychów mamy? Chyba z 12 przynajmniej. To będzie w itemach, nie? Czy nie? Chyba ta. Chyba. Chyba nie. Homunculusów 10 masz. Brawo. Co? Ale dobra. Masz 10 homunculusów, mówię. A bo ktoś... kurwa nie potrafił zrobić przez 3 lata. A, tu, czekajcie, tu będzie. A. Nie wiem, która zakładka. Nie skarb. O, to było loto, to było loto. 18, no to nie, to za dużo. Znaczy, tu, nie ma co robić. Ale tam było loto także. Możemy zobaczyć, kiedy się kończy. A, to zaraz. Dobra, wiecie co, skipujemy te rozmowy, tylko... Kurde, więc... Allergy leaf pack? Czekajcie, jak cofnę? Ale nie da się cofnąć. Nie da się cofnąć. Masz ale myślę, pack. Ja myślę, że to będzie lepsze. Zdrowi kosmetyki, nie? Znaczy... Set for... Ale patrząc, co na się opyla chyba. Życie... dajesz kosmetyki. Albo to będzie coś do leczenia, albo to będzie po prostu rzeczy, żeby dawać ci babom. No cóż. Jedna rzecz i druga, dobra. To sprawdzam te lotom. W itemach było, mówisz? Znaczy tam, gdzie w skarbach? Nie tutaj. No rusz. W kosmetyk... Wiem, co jest w kosmetyk Q-że. Nie ma napisane nigdzie serio. Aroma machine i multivitamina. Wyśnij da, nie? Myślałem, dobra. To chyba nauka, no. Wow, gdybyśmy tylko wiedzieli, co te rzeczy dają. Kafe. Może. Multivitamina daje kapsy. Myślałem, że będzie jakieś podsumowanie, ale dobra tam. Wiecie, 15... Co ty zrobiłeś? Co? Nie mogłeś wyjść? Nie. Nie mógł. Jest zamknięte. Mogę tylko nauka albo tyle. Znaczy, bo nie dzisiaj idziemy do Józkę. Książki też mogę czytać wieczorem, bo powiedział, że nie można. I tyle. Ja myślę, hej, ja wszystkim. Jestem doktor Maruki. Wasz pedagog szkolny. Dzięki waszej szkole mogę nawet rozmawiać, mogę z wami rozmawiać poza tymi całymi doradztwem. Poza tym całym doradztwem. Kurwa, moje krzesło naprawdę... Znaczy, przepraszam najmocniej, ale moje krzesło bardzo bliższe. Chciałem porozmawiać trochę o tym, jak mentalne życie i percepcja mogą na was oddziaływać. Nie macie się. Nice. Aha, dobra. Znaczy, przeczytałem to. Dobra, myślałem, że to skipnęło, okej. Nie macie się. Nie macie się. Nie mam zamiaru was stresować czymkolwiek. Po prostu się zrelaksujcie i posłuchajcie. Jestem ciekaw, ile już wiecie na temat natomiast umysłu emocjonalnego. Może ty, Perkor. Wiedziałem. Zobaczmy. Co się dzieje w umyśle, który jest zaafektowany... Zobaczmy. To, co się dzieje w twoim umyśle, może oddziaływać na twoje ciało i to bardzo drastycznie. Jest na to dowód. Może nawet ciebie to uleczyć. Jest na to dowód, że może ciebie nawet uleczyć, w zależności od tego, jak to wygląda. Więc, Kornkun. Jak się nazywa fenomen, gdzie wierzy się, że siła leczenia jest wystarczająca, żeby poprawić swoją kondycję? Efekt placebo.
Bardzo dobrze, widzę, że grałeś w The Binding of Isaac. Placebo. Ja właściwie to kojarzę z filmu jakiegoś. Placebo to jest taki efekt, który po prostu się wydaje ci. Właśnie to powiedział przed sekundą, Gabriel. Wiem, ale chciałem powiedzieć, że też to znam. Nie, i nie to, że czytałem, po prostu znam. Niektórzy ludzie specyfikują to, że placebo nie ma żadnych... Nie ma żadnych curative? Leczących kurator? Chyba. Nie, bo to jest jak cure, tylko że a zmiany na A. Leczniczych. Nie ma żadnych leczniczych działań. Ale nawet w medycynie nic... Ale nawet jeżeli medycyna nie robi nic chemicznego, może oddziaływać na twoją percepcję i może ciebie uleczyć. Z drugiej zaś strony, możesz nie ufać medycynie, że możesz w ogóle nie ufać medycynie i może ciebie to, może to sprawić, że poczujesz się jeszcze gorzej. Nazywamy to nocebo. Tego o tym nie słyszałem w ogóle. Wow, ale mądry geniusz. Ale ja nie słyszałem nocebo. Niech cię przerucha. Kocham cię, panie Maruki. Kto to powiedział? Dobrze, dziewczynki. Lepiej akurat nie przechodźmy do tych temat, na te tematy. Nie chcę wpaść w żadne kłopoty. Ale także jest jeden przykład. To jest tylko jeden przykład. Ale to, o co mi chodzi, to to, że nasze umysły i ciała są bardziej połączone niż myślimy. Jest to ważne, żeby nie pchać się aż do granicy możliwości. Pamiętajcie, wasze umysły potrzebują czasu na odpoczynek. I moją pracą jest pomóc wam z tym. Więc przyjdźcie do pokoju pielęgniarki, kiedy tylko i wyłącznie poczujecie się, że macie gorszy dzień. Umysł, który ma efekt na ciało. Czy myślisz, że jeśli... Że zamieni się w człowieka, jeśli naprawdę, naprawdę o tym pomyślę? Nie, jeszcze nie. Tak, zgodzę się, tak, na pewno. Kończysz już? Nie. Z twojej własnej rzeczywistości na pewno tak się starzy. Ale no, dzięki teraz. Ta abstamatera jest super, musisz ją zobaczyć. Czuję się tak... Tylko i wyłącznie jego ryje, więc nie to jakoś nie obchodzi. Okej. Nigdy nie wiedziałem, że... kurwa, art. Sztuka. Nie wiedziałem, że sztuka może być taka... ekscytująca. A byłeś na tej konsultacji? Na konsultacji byłem, tylko i wyłącznie u Madaramy. Czy to źle? Bardzo źle. Fantomowi złodzieje jeżdżą pociągiem. To nie jest żadna różnica, nawet jak jeździłem z domu do szkoły. Ze szkoły do domu. Nie przesadzaj, pociąg jest najszybszym transportem tutaj, ponieważ to Japonia, pociągi tutaj są szybkie i jest ich tu od zajebania. Dodatkowo możemy tutaj przynosić zwierzaki. Potwierdzam z tą prędkością, no. Ej, kogo nazywasz zwierzakiem? Zwierzaku? Jesteś moim simpem, mogę cię nazywać jak chcę. Gość, zamknij mordę. Nie płacimy za ciebie. No ja was prowadzę do celu. To wy powinniście na mnie mówić sensei. Możemy go wrzucić. O, kociak! Kurczę. To twój kociak, panie? Słyszałam, że miauczy. To napchany zwierzak. Tak, to tylko i wyłącznie zabawka. Jeżeli akurat się naciśnie mu na ryj, to wtedy miauczy. Jeśli ją... naciśnij na ryja. To jest niedobrze! Nie! Wow, znowu! I na dole dajesz. O kurwa, naciskam jakbym przycisk ciskał. Zabawne, chcę to zrobić ponownie! Ja właśnie się zarzekałem! Zwróćcie do tego Shibuya! Shibuya, gdzieś otwarza po lewej stronie! O, tu nasz przysonek!
Córko, będziesz musiała to sprzątać. Noro! No pewnie, nara. Sayonara. Ajo, jajo. No, ale jajo. Jajo. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Więc którą linią się przejść? Wygląda na to, że jest tutaj trochę, że jest tutaj jakieś sporo stacji blisko tego adresu. Szczerze mówiąc, to jest chyba najbliższa stacja. No, musimy iść całą drogę. Jaki widmowy złodziej bierze pociąg, a potem idzie całą, idzie resztę drogi? Najlepszy. Pani... Narzekać. No tak, kota przecież cały czas chce żygać. Joker, Sorko, niestety ty będziesz musiał to sprzątać. Ja na to nie patrzę. I chyba mieszka w jakiejś tam szopie, więc... Nie wiem, weźmy Shreka czy coś. Wygląda na to, że najszybsza droga jest prowadzi na Station Square. No, kwadrat stacyjny, czy jak się to tam nazywa. Główną stację, czy coś takiego. I jedziemy do centralu, i idziemy do centralu, żeby wyciąć las. Chodźmy. Dobrze, czekaj, tylko rozkminiam mapę teraz. W tym kierunku po prostu? Nie, chociaż Central Square to jest stacja główna. Aha. Nie możemy pójść na stację główną tędy. Dobra, przekonałeś mnie. To jest Eiku. Byliście obok wyjścia w takim razie chyba. A to na górę? A nie, to do pociągu. Ciekawe, kiedy mamy ten bilet oddać. Nigdy. Jak oddać, Dawid? Teraz. Teraz możemy. A, bo to tutaj jesteśmy. Jest na kupienie trochę biletów. To czas? Serio? Dzięki, kota. Wszystko przez Morgana, wiadomo. Droga? Nie pamiętam widzenia tam domu. Powinien być gdzieś w części rezydencyjnej. No co? Miejmy nadzieję, że to nie będzie jakaś rezydencja zła czy coś. Zła? Wiedziałem! Sugur Gaoshida, były olimpijczyk, nauczyciel w Szurzej Akademii. Powód, że się oddał policji. Ciężkie przekonania, he? Się. Ludzki umysł nie zmienia się tak łatwo, a co dopiero ich naturalny temperament. Jak to zajebiście wygląda. No, dlatego popatrzę sobie na ten obrazek 2D za oknem, żeby sobie uspokoić swój łeb. Szurzej Akademii wygląda na wątpliwą miejscówkę. Być może ktoś tu zerknie. Tak na wszelki wypadek. Rozpierdziłem, jak nawet obrazek 2D się pojawia, nie? Tak jak tu na przykład. Czy to jest to? Tak, obrazek 2D przed nami stoi. Kurwa, Jack to wyprzedził. Więc tu jest napisane Madarame. A to dzwonisz? Ale wiecie, czemu ja nie ufam? Ale wiecie, czemu tego Madarama nie ufam? Bo ma do 2D, kurwa! Dokładnie tak. Dobra, skoro to ja mam dzwonić, to daj mi chociaż shotguna. Ja ten tekst nam mówi. Ci swojego shotguna. A ten tekst mówi, pasuje, bo to jest 2D. I czy ściana się nie rozpierdoli? Poza tym ten dom jest 2D. Czy ściana się albo na pewno nie rozpierdoli? Nie. Nie bądźmy jak wilki i nie dmuchajmy w ten dom, okej? Okay? Grać okej. Okej. Ja widzę dwie ściany, więc to... Kto to? Sensei'a obecnie nie ma. Już idę. Właśnie jest naprawdę zapalony. O co ty przyszłaś? A, wy też tu jesteście. Ale rozczarowany. Cześć! Sorry, ale... Nie jesteśmy tu pogadać po modelingu. Musimy się coś ciebie zapytać. No i chuj, nie będzie ruchania. Szkoda. No nie będzie. Czy to jest prawda, że Madarame plagiatuje rzeczy? I czy jeszcze... Nęka ludzi? Znęca się nad tobą? Wy tak na serio? Temat tego online. To? Prank Kira. Prawda. W sumie ta, przecież jest skrany przez Josefa. To niedorzeczne. Nikt tutaj nie plagiatuje, to jest niemożliwe. Plagiat to jest niemożliwe. Ale bicie?
On przecież wita swoich pupili w swoim własnym domu z otwartymi ramionami. To nie jest akt przemocy, tylko darowizna. Akt dobroci. Coś, o czym nie macie pojęcia. I to ja tutaj mieszkam. Ja to mówię. Kurwa, powiedziałem masło maślane. I mówię to ja, jako jego osobisty pupil, który tutaj mieszka i uczy się pod jego skrzydłami. Mówię wam, że to jest nieprawda. A nawet jest to niedorzeczny żart. Możesz na temat kłamać. To po prostu zwykłe śmieci. Nie miałem rodziny, kiedy sensei mnie przyjął pod swe skrzydła i mnie wychował w tym domu. Jeżeli będziecie kontynuować ośmieszanie tego człowieka, któremu wiszę swoje własne życie, absolutnie zniszczę wasz dzień. Naprawdę tak myślisz? Yusuke? Co się stało? Słyszałem krzyki. Ci ludzie siebie obrażają sensei przez jakieś tam zwykłe plotki. Plotki? Wybacz temu potwórstwu, Yusuke. Musieli usłyszeć jakieś złe plotki i po prostu martwili się o swoją przyjaciółkę. Zrozumiałe, sensei. Nawet jeśli jestem całym zboczeńcem, jak ja, to oczywiste, że nie każdy będzie mnie lubić. Nie o to nam chodziło. Plotki stają się prawdą. Nie graliście w Personę 2? Muszę wam wybaczyć, ale muszę się wciąć w waszą małą rozmowę. Jednakże mam sąsiadów dookoła. Czy chcielibyście wstąpić na chwilę do mojej piwnicy? A teraz, mam jeśli tam pozwolicie... To było strasznie niemiłe z mojej strony. Przepraszam. Już wiem. Myślę, że będziecie w stanie uwierzyć w to, że sensei jest dobry, jeżeli zobaczycie ten obraz. To jego obraz z młodości, z którego jest najbardziej dumny. Nazywa się Sayuri. Sayuri? Doki. To była Sayuri, debilu, nie Sayuri. Wiem, że Sayuri. Sayuri. Sayonarana. A z tyłu nie jest drzewo. Nie stała się ozdobą choinkową. Nawet choinki wtedy nie było. To jest obraz, który zainspirował mnie, żeby stać się artystą. Jest kurwa wpyty. Nie wiem nic na temat tej fajnej kompozycji i tak dalej, ale nawet ja mogę powiedzieć, że to jest impresjonujące. Kiedy pierwszy raz cię zobaczyłem, poczułem te same potężne emocje, kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten obraz. Ej, gość z luzy i wolę dziewczyny. Życzę sobie, żebym był w stanie podążać za taką pięknością. I wierzę w to, że narysowanie ciebie będzie częścią mojej pogoni. Proszę ciebie, naprawdę, całego serca, przemyśl moją ofertę. A teraz przepraszam, ale idę z powrotem do swojego pokoju. Myśleć, że nie słyszałem o to, że mówiliście coś o Personie 2, przecież istnieje tylko Persona 5. I muszę pomóc sensejowi. Sam mnie tego nauczył. Istnieje tylko i wyłącznie Persona 5. Zaczęło się od trójki, ale pozostałe dwie gry nie są ważne. Persona 5 jest tym, co jest ważne. Ja pierdolę, co ja kurwa słucham? Co on bredził? Nonko... I odziany? I ci dwaj wydają się miłymi gośćmi, co nie? Może ten Madarame, o którym słyszeliśmy w momentu, to jakiś inny Madarame? Wieku, czy koleś! Wtedy, kiedy akurat myślałem, że znaleźliśmy kolejny cel. Co na to meta, nawigator?
Ej, aplikacja! Co opoło naszą konwersację? To wystawa. To znaczy, że Madarame ma też pałac? Kto by się spodziewał? Przecież Yusuke wcale nie jest w Inchi na okładce. I także w prologu. Madarame, plagiazm i... Szopa, he? Wydaje się, że to są słowa klucz. Jak na mojej to shopping. For real? Ale... Co do cholery ty chodzi? Prawda ten staruszek, jak on może mieć pałac? Stary pierdziel. No. Imię osoby i lokalizację. Wszystko co zostało to dowiedzieć się, jakie Madarama zrobił pobłędy w tej szopie, żeby wejść do pałacu. Mówisz, że to tak jak z Kamoshidą i szkołą? Że to był zamek? Dokładnie tak. Spróbujmy z czymś randomowym. Dawajcie, pomyślcie. To trochę nagłe, ale... Twarz! Dlaczego po prostu nie powiemy galerio, czy coś? To w takim razie co na temat więzienia? Co za ból. Więzienie. Magazyn. Biuro ochrony faktów. Może jeszcze zdamy farmę. Nawet jeden niestrafiony. Może powinniśmy wrócić kiedy indziej? Budynek, który jest jakoś związany ze sztuką, bo to sztuki. Jest takie oczywiste, wy debile. Kurwa mówiło. Na nawigacji? Wow, naprawdę? Ale ty tak nie widziałaś. Ale jestem mądry. Nie sądziłem, że sklep Edyni pomoże. Ej, aktywowałeś nawigację? Zaskoczyłeś mnie. Wiesz, nie mieliśmy dużych wyboru. I myślę, że udało nam się to zgadnąć. Jeśli bym nie zauważył i po prostu bym sobie poszedł, a wtedy by mnie złapał jakiś przeciwnik? Nie ma sensu. Już się raz dopali, więc... Pewnie mógłbyś sam się domyślić tego i... Zaczęłaś chodzić na dwóch nogach. Ty możesz wejść do metaversu bez zdania sobie z tego sprawy, koto? W miejscu z minimalnym spaczeniem ta różnica jest bardzo delikatna. Zapomnij o tym, spójrz. Znowu Ryj? Czemu ty gadasz tak bez emocji, Ryuji? Ja wiem. To. Czemu gadam bez emocji, się pytasz? Nie wiem. To boż. Czekaj. Szopa. A tak. Shopping, to tak. Ten shopping jest... Czy jego rodzaju muzeum? Chodźmy tu, może jest coś do zajebania. W takim razie okej. Okay. Ale kolejka. Ja nie widziałem kolejki na początku. Nie mam pojęcia czemu oni tutaj są. Tylko i wyłącznie ryje Madarame i tyle. Czy też jest muzeum z tego zrobił? To jest Madarame? Cóż, patrz, jest światem, który jest spaczony przez... spaczoną rządzę. Pamiętacie zamek Kamoshidy? Tylko Madarame nawet już taka dobra nie jest, żeby była w muzeum. Co? Z jakiegoś powodu jest nawet w Muzeum Rzeczywistości, więc... Ale ciekawe, czy tutaj będzie coś innego poza jego własnymi ryjami.
Jego wystawa była taka popularna i ludzie zaczęli go szanować. Dlaczego on by fantazjował na temat muzeum? Bo tego za bardzo nie rozumiem. I tutaj dostajesz punkt. To nie jest połączone z plagiatem ani ze znęcaniem się. Bijmy się. Takie tutaj myślenie na miejscu nie zrobi nam nic dobrego. Racja. Dobra, zostawmy to na boku. Czy to nie jest muzeum? To nie jest. Czy muzeum nie pasuje? Czy muzeum nie jest czymś, co muszą okraść Montemowi złodzieje? Pewnie, że mam papki. Tak, pewnie, dokładnie tak. Tak, pewnie tak. Dokładnie jak. Co? Pewnie jak. I o to chodziło. A więc ruszajmy, okradnijmy całe muzeum. Ale koleś, spójrz na ten tłumek. Będziemy większy bokiem niż do domu Anny. No cóż, pora zacząć nasu... Infiltrację. Czy naprawdę będziemy czekali w tej gigantycznej kolejce? Jasne, że tak. Nie bądź głupi, nie będziemy wchodzić głównym wejściem. Ale jest zgłaszczona na tym budynku. Parkour. Musimy znaleźć obejście tego muru. W każdym razie, ruszajmy! Ale wieźmarz będzie ogarniał ten teren dopiero. Skończyłeś? Nie, jeszcze nie. Zdaje się, że tak. Teraz moje koło przejmuje, pada, dzień dobry. Zaczynasz. Ale dopiero. Kolejnym odcinku. Jutro.